się najbardziej bezczelnym prozaikiem w tym kraju? Nie, niespecjalnie, bo jakby też tak naprawdę do końca z biegiem lat i z biegiem dorastania do końca wiem, na czym ta bezczelność tak naprawdę miałaby polegać. Ja jestem gdzieś tam prywatnie osobą bezczelną, ale jakby kiedy jestem prozaikiem, to ludzie nie mają w większości przypadków ze mną kontaktu jako z osobą prywatną. Tylko po prostu z moimi książkami, które nie wiem, czy są bezczelne, czy nie. Ja nie wiem w ogóle, czy o książkach można powiedzieć, że są bezczelne. Nie wiem. Chociaż no jest to jakaś łata, każdy ma jakąś. No. A czy to nie jest tak, że ten świat jest już na tyle bezczelny, że po prostu trzeba być bezczelnym, żeby zaistnieć? Nie wiem, to jest chyba pewne uproszczenie, o czym ty mówisz. Świat jest wielo... Żyjemy w bardzo wielowymiarowym świecie, w którym, do którego można dopiąć wszelkie możliwe przymioty, bo żyjemy w świecie, w którym po prostu jest wszystko. No i tak samo jest w nim również bezczelność, ale ja nie wiem, czy ta taka korporacyjna, taka amerykańska droga kariery, że trzeba być wyszczekanym i rozpychać się łokciami, szybko biegać, mieć sobie jakąś butę, to czy ona do końca się czy ona do końca przystaje do literatury, no bo ja mógłbym być sobie wyszczekany i bezczelny, jak tylko bym chciał, ale gdybym nie umiał pisać rzeczy, które są drukowalne, to i tak nic by z tego nie było. Jedna z gazet uznała Cię za jednego z 30 mężczyzn przed 30, który będzie rządzić krajem. No z tym rządzeniem krajem to może ja bym tego nie traktował dosłownie, bo ja nie widzę jakby... Nie za bardzo widzę siebie jako ministra kultury, nie mówiąc już o innych sektorach. Ale czujesz odpowiedzialność, jak słyszysz coś takiego? Czy czuję odpowiedzialność? Wiesz co... Nie, znaczy na pewno są sytuacje, w których czuję dużo większą odpowiedzialność. Mi się wydaje, że w ogóle kiedy tu siedzimy i moja książka tu stoi, to jest dużo większą odpowiedzialności. Że w ogóle sam akt jakby pisania ze świadomością, że to co piszesz będzie wydrukowane, zawsze się wiąże z jakąś tam bardzo dużą odpowiedzialnością. Natomiast to, czy jakaś gazeta o mnie coś napisze i na przykład umieści mnie w jakimś rankingu, no to może być mi tylko miło z takiego powodu.